Witam po przerwie. Moim gościem jest Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Proszę mi powiedzieć, jak jeżdżą polscy kierowcy? Ja myślę, że z roku na rok lepiej. My oczywiście narzekamy, chyba tacy już jesteśmy, że cały czas chcemy tak narzekać, mówić jak to jest źle, ale jakbyśmy się cofnęli o te 20 parę lat, jak wtedy jeździliśmy na polskich drogach, to pewnie byśmy się już nie mogli z tym pogodzić. Dzisiaj można zobaczyć przecież te miłe, dla mnie przynajmniej sympatyczne sceny, kiedy kierowca wpuszcza drugiego, ten mu dziękuję światłami awaryjnymi. Policjanci za coś takiego mandatów oczywiście nie dają. Kiedy coraz częściej, kiedy są korki, potrafimy podzielić się tym miejscem, aby jechać na suwak, aby zmieścić się. No ale oczywiście jeszcze do tego stylu jazdy znanego w tych krajach zachodniej Europy jeszcze nam trochę brakuje, o czym świadczą te statystyki. Te statystyki, o których nikt nie cierpi, których nikt nie chce prowadzić, ale o które zawsze są pytania. I chociaż 2017 rok podsumowaliśmy jako jeden z bezpieczniejszych na polskich drogach, bo od kilkunastu lat najmniejsza liczba wypadków, najmniejsza liczba ofiar śmiertelnych i rannych, to jednak o te liczby nadal za dużo. My byśmy chcieli chwalić się i mówić, że jest optymistycznie wtedy, kiedy te cyfry byłyby dużo bliskie mniejsze. Zeru, a każda ofiara śmiertelna, chociaż ich było o około 220 mniej niż w 2016 roku, to jest oczywiście porażka dla nas, a już nie mówimy tutaj o tym, co czują te rodziny bliscy, których muszą policjanci informować o śmierci. Dobrze, są kierowcy, którzy wpuszczają, są tacy, którzy dziękują, są tacy, którzy jeżdżą ostrożnie, ale są też tacy, którzy jeździć nie powinni, bo stanowią zagrożenie na drodze. Od kilkunastu miesięcy policja prowadzi taką inicjatywę Stop Agresji na Drodze. Na stronach komend widnieją specjalne linki, pod które można wrzucać filmiki takich niebezpiecznych wydarzeń na drodze. Czy to jest, cieszy się popularnością wśród kierowców? Cieszy się to ogromną popularnością. W ogóle te intensywne działania, więc kierowanie dużej liczby policjantów na drogi, w zeszłym roku średnio na każdej służbie było ponad 4000 policjantów ruchu drogowego, połączone właśnie z profilaktyką i z działaniami prewencyjnymi, a więc pogadanki, profilaktyka, dały rezultat, ale też zapewne tutaj ta świadomość, że nie ma anonimowości na polskich drogach. Każdy każdego może nagrać. To jeszcze nie jest Rosja, gdzie tam już chyba każdy jeździ z kamerkami, bo to widać chociażby w sieci, że tych filmików z kamer samochodowych najwięcej jest właśnie chyba nie przez przypadek z Rosji. To coraz częściej też i w Polsce widzimy, chodząc po mieście, poruszając się po drogach, że samochody mają te kamerki załączone i powinno to dyscyplinować innych kierowców, zwłaszcza, że już od pewnego czasu mamy specjalne skrzynki, każda komenda wojewódzka policji. To jest zawsze ten sam początek. Stop agresji drogowej, małpka, po małpce już ten drugi odnośnik dotyczy danego województwa, na przykład malopolska.policja.gov.pl, ksp.policja.gov.pl. To już są odnośniki do danego województwa, na który wpływa na mnóstwo tych filmików. Ja myślę, że już teraz łącznie w skali kraju to mówimy już nawet o kilkunastu tysiącach filmików, na których zarejestrowano popełnione wykroczenia w ruchu drogowym. Począwszy od takich, może ciężko nazwać drobnych, bo nie gradujmy może tak, ale związanych z przejazdem na późnym pomarańczowym, po takie sytuacje bardzo groźne, które możemy oglądać, gdzie dochodzi już do zderzenia, zagrożenia bezpośredniego zdrowia, życia innych uczestników ruchu drogowego. Pracują nad tymi filmikami specjalne zespoły. Funkcjonariusz ogląda taki film i co dalej? To jest w uproszczeniu powiedziane, ponieważ to jest bardzo skrupulatna, ciężka praca, czasami pracochłonna, wielogodzinna, ponieważ my musimy oprócz tego filmiku dążyć do ustalenia sprawcy wykroczenia czy przestępstwa drogowego. A więc między innymi odczytać numery rejestracyjne, gdzie jakość tych filmików jest różna. Następnie oczywiście trzeba pamiętać o zasadzie miejscowej, jeżeli chodzi o prowadzenie dalszych postępowań. Jeżeli taki filmik wpłynie do Gdańska, ale po czy to tablicach nazwy miejscowości, czy po słupkach orientacyjnych, które są przy drodze, ustalimy, że wykroczenie miało miejsce na przykład w Zakopanem, musi być to przesłane do tego województwa, aby to policjanci w tym województwie prowadzili, bo to jest właściwość miejscowa sądu, również gdzie będzie kierowany wniosek. No i później wszystko zależy też od właścicieli samochodów. Najczęściej oczywiście to oni popełniają te wykroczenia. W zdecydowanej większości biją się w pierś, przepraszają i przyjmują mandat karny w tych drobniejszych sytuacjach, gdy ta postawa rzeczywiście wskazuje, że to jest pierwszy według deklaracji ostatni raz
nawet i policjanci starają się pouczać. Nie dotyczy to oczywiście takich bardzo ostrych wykroczeń, no ale zdarzają się też kierujący czy właściciele samochodów, którzy odmawiają współpracy, twierdzą, że to nie oni jechali, oni nie pamiętają już, kto jechał tym samochodem, oni nie pamiętają daty, oni w ogóle nie wiedzą, że taki samochód, że ich samochód poruszył się po takiej trasie. Wtedy już musi ruszyć cała ta machina, no niestety biurokracji określona w przepisach kodeksu wykroczeń. Czy wniosek o ukaranie? Przesłuchanie świadków, przesłuchanie obwinionego, sporządzenie wniosku o ukaranie do sądu, no i wtedy rozprawy przed sądem. Czy kierowca, który kręcił, który jest autorem tego filmiku, załóżmy, jest wzywany do sądu jako świadek? My staramy się, aby to była ostateczność, aby w pierwszej kolejności właśnie wzywać właściciela, kierującego, pouczyć lub nałożyć mandat karny w tych drastycznych przypadkach, jeżeli się przyznaje, też również zatrzymać prawo jazdy i skierować wniosek do sądu, ale też pamiętajmy, że obwiniony ma określone prawa, między innymi może składać wnioski dowodowe i bardzo często zdarza się, że jednym z wniosków dowodowych jest właśnie przesłuchanie tej osoby, która taki filmik przesłała na skrzynkę stop agresji drogowej. Wtedy policjanci muszą działać w granicach prawa, muszą taką osobę wezwać, przesłuchać, czy była świadkiem tego zdarzenia, czy oprócz tego filmiku rzeczywiście też naocznie widziała, że to wykroczenie popełniła, ponieważ te sztuczki, bo nie boję się użyć tego słowa, że to są sztuczki, które mają doprowadzić do uniewinnienia tych osób, są różne. Począwszy od tego, że to jest złożony filmik, że jest spreparowany, że to jest nieoryginalny filmik, że jest na nim określona zła data. No, z takich wniosków dowodowych my musimy oczywiście... Czyli te filmy są też badane pod kątem technicznym, nie tylko pod kątem tego, co na nich zarejestrowano, tylko też jakie są... Ta strona obwiniona ma prawo do obrony, oczywiście istnieje domniemanie niewinności i te czasami sztuczki, ale czasami też korzystanie z tego prawa do obrony. Tak wygląda, że ta osoba podważa autentyczność filmu, podważa autentyczność nagrania, dlatego wtedy jest też konieczność wezwania osoby, która przesłała nam taki filmik, czy autora tego filmiku na przesłuchanie. A czy jest możliwe, jeżeli na przykład kierowca jest, załóżmy, z Zakopanego, a ten, który nagrywał, mieszka powiedzmy w Szczecinie, ale akurat jechał w trasę, są ferie, jechał w trasę w góry. To czy jest możliwe, żeby ta komenda w tak, Szczecinie przesłuchała go? Tylko tak się to odbywa w ramach pomocy prawnej. Czyli nie trzeba jechać do Zakopanego. My jesteśmy bardzo naprawdę profesjonalną służbą, zorganizowaną strukturalnie. Bo to mogłoby zniechęcić. Tak, nie ma problemu. To jest po prostu też obciążenie dla człowieka, który by musiał z jednego końca Polski jechać na drugi. Dlatego my korzystamy z pomocy prawnej. Praktycznie to się odbywa tak, że policjant pisze telegram, który jest przesyłany faksem do danej komendy z prośbą o pomoc prawną, w którym wskazuje pytania, jakie należy zadać, sytuację. I ta osoba jest wzywana przez miejscową policję tam, gdzie mieszka, czy gdzie przebywa. Też nie ma problemu nigdy, aby umówić się na spotkanie, jeżeli wezwanie wystawiono na dany dzień i godzinę. Ktoś może zadzwonić, powiedzieć, że prosi o przełożenie tego terminu, ponieważ ma ważne sprawy do załatwienia, zaproponować termin, tak aby to było jak najmniejsze obciążenie dla takiej osoby, która przecież chce z nami współpracować. To ona w dobrej wierze nam taki filmik przesyła. No właśnie, i nie po to, żeby takie osoby zniechęcać do przesyłania filmików i dzielenia się z nami naszą wiedzą, bo tak naprawdę społeczeństwo to są nasze oczy i uszy. Gdyby nie ludzie, gdyby nie ich reakcja, gdyby nie obywatelska postawa, wielu piratów drogowych, w tym przypadku mówimy o piratach drogowych, mogłoby czuć się bezkarnie. Ja wiem z doświadczenia swojego własnego, że wielu z tych kierowców, którzy zostali nagrani, stygmatyzuje już samo to, że ten filmik trafia bardzo często do sieci, gdzie nawet są zasłonięte czasami tablice rejestracyjne i już te osoby się wstydzą i to jest dla nich już taka pierwsza jakby w cudzysłowie kara. Oni składają wnioski o usunięcie tych filmików z sieci do administratorów danych portali, bo już to ich w jakiś sposób stygmatyzuje w społeczeństwie i pokazuje, że są nieodpowiedzialnymi kierowcami. A przenieśmy się na chwilę na te najszybsze drogi. Na autostradę. Czy kierowcy sobie coraz lepiej jeżdżą? Można zobaczyć filmiki i w sieci, i w mediach, gdzie kierowcy jadą pod prąd. Nie wiadomo, czy z powodu tego, że nie zauważyli znaku i nie zjechali w odpowiednim momencie, czy też jest to po prostu zwykła brawura. Statystyki. Znowu się nie lubię odwoływać się do statystyk, ale trzeba. Jeżeli byśmy zobaczyli slajd, którym ja dysponuję, nie mam go akurat ze sobą, to jeżeli spojrzymy na ilość pojazdów, która od 90 roku wzrosła do 2017, teraz już 18 w kraju, a ilość zdarzeń drogowych, to powstał taki krzyżyk, a więc rośnie ilość samochodów,
zarejestrowanych i używanych, co to zresztą widzimy po parkingach, gdzie jak ciężko jest zaparkować, ale ilość wypadków z roku na rok spada. A więc my jako policja, nie tylko policja, bo też inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, radzimy sobie z tym przyrostem samochodów, kierowców i nawet potrafimy spowodować zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych. Ale oczywiście te przypadki zdarzają się. Ja pamiętam taką sytuację, gdzie w jednej z małych miejscowości wybudowano pierwsze rondo i proszę mi wierzyć, że nie pojedyncze osoby, ale wiele osób nie wiedziało, jak się na rondzie poruszać i zamiast objeżdżać te rondo skręcał od razu w lewo, czyli jadąc, mnie mówiąc, wprost pod prąd. Tych dróg ekspresowych, autostrad też w Polsce przybyło. No wielu ludzi nie wie, jak się zachować na drogach szybkiego ruchu. Bagatelizuje to, że przejechało dany zjazd i zamiast, no niestety te zjazdy są nawet i za kilkanaście kilometrów dalej, próbują takich różnych sztuczek, aby pojechać pod prąd, aby jakoś tam cofnąć na wstecznym, nawet jeżeli to jest kilka kilometrów, no ale to są bardzo niebezpieczne zachowania. Dlatego zawsze mówimy, włącz myślenie, rozwaga i jeszcze raz rozwaga na drodze. Pojawił się ostatnio taki pomysł, żeby wprowadzić do kodeksu drogowego, uregulować jakoś tak bardzo precyzyjnie taką instytucję korytarzy życia. Czy kierowcy polscy potrafią się zachować na autostradzie w sytuacji, kiedy jest wypadek i powiedzmy służby, głównie pogotowie, muszą szybko do ofiar dotrzeć? Bo ja na przykład jeżdżąc po Warszawie widzę z tyłu powiedzmy sygnał i powiedzmy, zjeżdżam na prawą stronę, ale są kierowcy, którzy nie wiedzą, co mają zrobić. Ja sam czasami przy różnego rodzaju działaniach, które uprawniają nas do włączenia sygnałów uprzywilejowania, widzę, że ten korytarz tworzy się, bo również na drogach tych szybkich, ekspresowych widać, że rzeczywiście te samochody zjeżdżają na pobocze i tworzy się ten korytarz. One może nie są jeszcze tak idealne, jak widzimy to na tych wzorcowych filmach, ale też no, nie sposób nie przypomnieć tych sytuacji, które miały miejsce chociażby w 2017 roku, a były nagłośnione medialnie, gdzie kierowcy zachowali się no skrajnie nieodpowiedzialnie, ponieważ stojąc w korku, gdzie doszło do zdarzenia drogowego, następnie zaczynają ten korytarz, który utworzyły jadące na początku pojazdy uprzywilejowane, wykorzystują jako drogę, aby wjechać pod prąd, nie wiedząc, że w tym czasie mogą jeszcze dojeżdżać inne służby, czy to pogotowie, czy straż pożarna, czy policja, dodatkowe siły. Przecież my mnóstwo takich kierowców ukaraliśmy chociażby na trasie pod Katowicami, gdzie po prostu kierowcy, nie rozumiejąc tej sytuacji, czekając w korku, ja wiem, że to jest uciążliwe, zaczęli jechać po prostu pod prąd, czym stworzyli następne dodatkowe zagrożenie i zawsze trzeba powtarzać. Jak by ci się kierowcy czuli, gdyby w tym zdarzeniu drogowym, w tym wypadku, był ktoś ich bliski i później dowiedział się, że lekarz się spóźnił właśnie o te 5 minut, że te 5 minut mogło zadecydować o uratowaniu tego człowieka, ale niestety właśnie przez takich nieodpowiedzialnych kierowców ta karetka jechała o tyle dłużej. No i chyba za takie wykroczenia powinny być bardzo surowe kary. Zawsze dajemy wtedy no, te najsurowsze kary, włącznie z tym, że wtedy bardzo często decydujemy się na to, aby zatrzymać prawo jazdy i skierować wniosek o cofnięcie uprawnień do sądu i o ukaranie, bo kiedy mamy być tą policją taką pobłażliwą, kiedy mamy przymykać, może nie przymykać oko, ale pouczać, starać się też dopasować w drobnych sprawach, to w takich przypadkach, gdzie mówimy już o zagrożeniu zdrowia, życia, tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej. Tutaj niech kierowcy pamiętają, jeżeli oni nie rozumieją tego, co ja mówię, to niech sobie pomyślą, że na tym miejscu mogła być osoba z ich najbliższego otoczenia, z rodziny. Dzisiaj jadąc tutaj do studia, z kolegą policjantem jechaliśmy samochodem, zobaczyliśmy na następującą sytuację. Mężczyzna z córeczką małą, na około gdzieś 4 lata, przechodzi przez najbardziej ruchliwe skrzyżowanie, oczywiście po torowisku. Kiedy się zatrzymaliśmy zwrócić uwagę, on przed nami szybko uciekł, ale kiedy powiedzieliśmy mu, jaki pan daje przykład? Mówi, co pan powie, jeżeli córka tak nauczona, że nie trzeba po pasach przechodzić, że nie trzeba dojść do tych pasów, które były dosłownie 20 metrów dalej, zostanie kiedyś w życiu potrącona, jak pan sobie spojrzy w lustro, przez kogo ona zginęła? Jeżeli ona jest już tak od czwartego roku życia co najmniej uczona, że tak według tego ojca można. Czego się Jaś nie nauczył, tego Jaś nie będzie. Dlatego pamiętajmy, jeszcze raz, edukacja, działania profilaktyczne, na profilaktykę bardzo duży nacisk kładziemy, no intensywne działania w ruchu drogowym. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wiceminister, pan Jarosław Zieliński, komendant główny policji powiedzieli, że skoro te działania, a więc kierowanie ponad 4000 policjantów ruchu drogowego na służbę przyczyniły się do zmniejszenia w 2017
roku ilości wypadków drogowych, zabitych, rannych, to one zostaną utrzymane i nadal nie będzie można liczyć na to, że będzie mniej patroli ruchu drogowego na polskich ulicach. Nadal będą patrole widoczne, nadal będziemy zatrzymywać za przekraczanie prędkości i nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej. To życzmy sobie, żeby było jak najbezpieczniej. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Mariusz Siarka, Komenda Główna Policji, a ja zapraszam po przerwie.